Adam Pieniążyk, na wójta gminy Dębica, został zaprzysiężony w dniu 7 maja. Jedną z jego pierwszych decyzji było przywrócenie osobistych spotkań z mieszkańcami. Codziennie się spotykam z wieloma mieszkańcami, później to usystematyzowałem i zapraszam mieszkańców każdy wtorek od 9 do 12, 13 tak de facto, bo wczoraj na przykład miałem kilkanaście osób, bo to jest tak, że umawiamy ludzi na spotkanie, ludzie się zapisują na konkretną godzinę, żeby nie czekali, natomiast bardzo dużo osób też przychodzi po prostu w ten dzień, chce się spotkać, oczywiście w miarę możliwości z każdym, również chce się spotkać, z każdym chce porozmawiać o jego potrzebach, o tym, co w danej miejscowości. Jakie są problemy? Z jakimi się najczęściej spotykają? Problemy są zazwyczaj infrastrukturalne, ale również związane z funkcjonowaniem szkół. Wczoraj akurat mieliśmy bardzo dużo takich rzeczy związanych właśnie ze szkołami, z posiłkami w szkołach, z dyżurami, z nauczycielami. Tego jest naprawdę bardzo dużo i staramy się oczywiście sukcesywnie odpowiadać na te wszystkie wnioski mieszkańców, na te wnioski radnych również, wnioski sołtysów. Teraz mamy wiosnę, koszenie poboczy, utrzymanie dróg, także ta bieżąca taka działalność, funkcjonowanie właśnie gminy i jednostek, bo przypomnę, że gmina to też bardzo dużo jednostek, to i CUS, COM, CKIB, GOSIR i wiele innych, plus szkoły, także tych działań w każdym aspekcie jest bardzo dużo. Wójt gminy Dębica powołał też swoich zastępców. Pierwszym z nich został Dominik Malinowski. Ukończył m.in. studia Master of Business Administration oraz Doctor of Business Administration na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Dotychczas zatrudniony był na stanowisku dyrektora handlu i produkcji w firmie Gas Trading Podkarpacie. Pierwszy miesiąc w urzędzie minął bardzo intensywnie. Myślę, że udanie, tak z mojej perspektywy. Szczególnie dla mnie to stanowiło wyzwanie, dlatego że przeszedłem ze spółki prawa handlowego do urzędu, a te dwie organizacje jednak no, troszeczkę inaczej funkcjonują, w związku z tym faktem, że wchodząc w jakąś organizację, należy przede wszystkim ją dogłębnie zbadać, a dopiero następnie kierować na poprawne tory. No i tak patrząc już z tej perspektywy kilku tygodni, w których tu jestem, z dnia na dzień przekonuję się, że tej pracy na pewno będzie dużo. W gminie Dębica będzie zajmował się między innymi edukacją. Upatruję tutaj swojego głównego celu, kierunku działań i interesowanie się właśnie edukacją. Bardzo mi zależy na tym, żeby dzieciaki funkcjonowały w dobrze wyposażonych szkołach z dobrą kadrą nauczycielską, którą bez wątpienia mamy już tam, poznałem parę szkół, także jestem pozytywnie nastawiony. Szkoła to też jest organizacja, w której to zarządzanie jest potrzebne. Niezależnie od tego, czy się pracowało w danej dziedzinie, czy też nie, najważniejsze jest poznać daną szkołę, jej problemy, problemy dyrektorów, z którymi się ścierają na co dzień, a przede wszystkim oczekiwania rodziców i uczniów. Poprzednia władza zostawiła nam niewiele środków na funkcjonowanie, 47 tysięcy do końca roku. W związku z tym, z takim budżetem jakichś zmian infrastrukturalnych będzie ciężko zrobić. Natomiast już podjąłem pewne decyzje organizacyjne, które usprawnią na pewno pewne działania w danych szkołach i w tym zakresie na pewno będę działał intensywnie. Natomiast takie dopasowanie wyposażenia szkół wydaje mi się, że w następnym roku będą bardziej realne, aczkolwiek nie wykluczam w tym roku również oczywiście kalendarzowym, bo być może uda się w roku szkolnym następnym w jakiś sposób doposażyć szkoły. Oczywiście część środków była w budżecie zabezpieczona, więc te inwestycje będą realizowane zgodnie z planem. Drugim zastępcą został Grzegorz Skrzypek, który ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration oraz kierunek Gospodarka Nieruchomościami. Od 2018 roku był zastępcą burmistrza Przedsławia oraz dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju. W
gminie Dębica, będzie odpowiadał za Wydział Inwestycji i nadzorował wszystkie zadania z nim związane. Wyzwanie, które tutaj postawił przede mną wójt Adam Pieniążek, no mam nadzieję, że uda się sprostać i te wszystkie wytyczne, czy problemy, czy niezbędne elementy, które należy udoskonalić, poprawić, będziemy mogli tutaj razem wykonać w jak najbliższym czasie. No i mam nadzieję, że te wszystkie obowiązki pójdą zgodnie z tym, co mieszkańcy chcieliby i na co liczą. Te wszystkie rzeczy, które są zaprojektowane, na które zostały poniesione koszty z budżetu gminy, muszą być wykonane. Te, które ewentualnie mieszkańcy wnoszą jakieś wnioski o zmiany, o udoskonalenie, będziemy starać się uzupełnić, być może troszeczkę zmienić, rozbudować, ale na pewno ten plan, który był założony przez poprzednią władzę, będziemy chcieli wykonywać, tak żeby te środki po prostu nie przepadły, które zostały zainwestowane. Gmina posiadająca 25 tysięcy mieszkańców ma duże potrzeby. Każda miejscowość, będziemy ją chcieli rozwijać w zrównoważony sposób, więc będziemy się starać, aby w każdej tej miejscowości były place zabaw, boiska, infrastruktura ta kanalizacyjna, wodna, drogi, które wymagają na pewno wielu napraw i udoskonaleń, ponieważ teren taki, który mamy tutaj w gminie, no wymaga jednak zabezpieczenia przed burzami, przed zniszczeniami takimi, które nawet i teraz się odbywają poprzez te nawalne deszcze. Więc będziemy się starać, żeby ze wszystkich źródeł możliwych pozyskać jak najwięcej środków dla gminy, żeby no jak najmniej było tych środków, które posiadamy my, bieżących w gminie, a jak najwięcej tych z zewnątrz. No bo wiadomo, że wtedy automatycznie tempo tego rozwoju jest większe, tak? Jeżeli środków mamy więcej. Wójt Adam Pieniążek uważa, że dokonał trafnego wyboru, jeżeli chodzi o zastępców. Bardzo się cieszę i jestem, inaczej tego oczekiwałem, bo miałem powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ich pracowitością i taką otwartością i wejściem w te bieżące sprawy, krótko mówiąc, z marszu. W przypadku Grzegorza, który był burmistrzem, wiceburmistrzem przez 5 lat, znajomość tych spraw urzędowych, tych spraw mieszkańców jest oczywista, natomiast bardzo mnie cieszy, że wszedł właśnie, no, akurat teraz jest w terenie, już na inwestycjach, nadzoruje te inwestycje, kontroluje. Natomiast Dominik, który ma doświadczenie samorządowe, natomiast ostatnio pracował w biznesie, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył tą otwartością i tą przede wszystkim pracowitością, jeśli chodzi o szkoły, bo akurat to jest jego domena i wiele, wiele innych jeszcze, ale akurat w tym początkowym okresie chcemy się skupić właśnie na edukacji, na szkolnictwie w gminie Dębica i na dzień dobry miał 6 konkursów na dyrektorów, także do tego wizyty takie gospodarskie, robocze w szkołach. Jak zaznaczał Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica, teraz sam zajmuje się głównie usprawnieniem pracy urzędu.